To był wielki dzień dla Rzeszowa jako stolicy innowacji, a także wyróżnienie wśród innych miast. Po raz pierwszy część Krynickiego Forum Ekonomicznego odbywała się właśnie w naszym mieście. Organizatorem był Instytut Studiów Wschodnich, współorganizatorem Urząd Miasta. Szanowni Państwo, jesteśmy dumni z tego, że jest to pierwsze forum innowacyjne w Rzeszowie, że będą kolejne takie spotkania. Ziemia podkarpacka jest piękna. Rzeszów dzięki współpracy z rządem w tej chwili się doskonale rozwija i będzie dalej się rozwijał. Bardzo dziękuję. W rzeszowskich obradach wzięło udział ponad 100 gości z kraju i zagranicy, w tym przedstawiciele rządu, parlamentarzyści, przedsiębiorcy i naukowcy. Drodzy Państwo, jesteśmy tutaj w Rzeszowie, w stolicy Podkarpacia, gdzie innowacyjne obszary, innowacje, nowe technologie od parunastu lat stają się bardzo ważnym mechanizmem rozwoju Podkarpacia. Nie tylko miasta, ale także całego województwa. Tutaj jest silna informatyka razem z firmą Asseco, która tutaj ma swoją siedzibę i stąd robi te wielkie akwizycje i przejęcia na Europę, na Polskę i na świat. Tutaj także, czy stąd pochodzi prezes IBM Polska, właśnie Rzeszowa. Tutaj jest, o czym mówi pan prezydent, lotnictwo, jest pan rektor i jest kadra naukowa z tego Wydziału Lotnictwa i Budowy Maszyn, lotnictwo cywilne, dojrzała uczelnia, która kształci dla Polski, dla Europy lotników i konstruktorów. Tutaj są te dobre, młode uczelnie, uczelnie publiczne i prywatne. Jest Uniwersytet Rzeszowski, Politechnika, ale jest także i WSIS, jest także Wyższa Szkoła Administracji i Prawa. Uczelnie, które kształcą coraz więcej młodej, nowej, nowatorskiej kadry naukowej, tak bardzo potrzebnej dla rozwoju nowych technologii. Tutaj także są świetne kontakty międzynarodowe, bo Podkarpacie leży dzisiaj na styku z Unią Europejską, Unia Europejska na styku ze Wschodem. Jest sąsiadem naszym Ukraina, Słowacja. To tutaj właśnie będzie się zbiegać ta druga część Europy, czyli Ukraina. Tu będzie ten kontakt ze Wschodem poprzez tą zewnętrzną granicę Unii Europejskiej, jaką właśnie jest Podkarpacie, Przemyśl, Korczowa, nasze regiony. Forum podzielono na 6 paneli dyskusyjnych. Rozmawiano m.in. o nowych technologiach w przemyśle lotniczym i kosmicznym, bezpieczeństwie energetycznym i oczywiście o innowacyjności jako kluczu do rozwoju.